Witam Państwa i zapraszamy na sport PR24TV. W niedzielne popołudnie 4 lutego koszykarze Elektrobud i Westmet Setbe Pruszków na hali Snić zagrali z Biofarm Basket Poznań. Po szucie w ostatniej sekundzie czwartej kwarty Piotra Wielocha koszykarze przegrali z Biofarm Basket 88-90. Tym samym zespół ma bilans 11-11. Elektrobud i Westmet Setbe Pruszków Biofarm Basket Poznań 88-90. Mecz przegrany na własne życzenie. Prowadziliśmy 88-63 i daliśmy w końcu przerzucić 7 punktów w drużynie przeciwnej. Mecz, który mieliśmy już w rękach, oddaliśmy. Teraz on 90 punktów u siebie. To jest niedopuszczalne i może tak to wyglądać. No była taka sytuacja, że w drugiej i trzeciej kwarcie wygraliście, ale na sam koniec czwartej kwarty było blisko to zwycięstwa. Gdyby nie trafili z daleka, to byśmy wygrali, ale niestety tak jest. No niestety tak jest, taka jest koszykówka. Daliśmy ten rzut i wpadł. Udało się drużynie Poznania, ale to nie ten rzut decydował. Oczywiście dużo błędów wcześniej i dlatego tak to jest. No to nic nie stało, mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie lepiej. No stało się dużo i mam nadzieję, że w następnym meczu będzie lepiej. Tydzień później, w sobotę 10 lutego, także na hali Snić, koszykarze zmierzyli się z SKK Siedlce. Bardzo ważne akcje w końcówce spotkania wykonał Robert Cetnar, który dwukrotnie zbierał piłkę pod koszem i rzucił 8 punktów. Warto dodać, że trenerem SKK jest były szkoleniowiec Pruszkowian Michał Spychała, a zawodnikiem Kamil Czosnowski. Elektrobud i Westmet Setbe Pruszków SKK Siedlce 80-71. Tak, dziękuję. Wygraliśmy dzisiejsze spotkanie, trudny mecz. Nie wygraliśmy dobrze, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Daje 2 punkty i to, że mamy zwycięstwo kolejne w tabeli i umacniamy się na naszym miejscu, na którym jesteśmy obecnie. Na pewno daje pewność siebie. Kolejny mecz podopieczni Marka Sapałowskiego zagrają w sobotę 17 lutego z GKS Tychy na wyjeździe. W tym wydaniu już wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.